Kamila Kuczek. Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Przed Państwem skrót informacji, jakie przygotowaliśmy w tym tygodniu. Nagrody Czarne Diamenty 2014 przyznane. Spotkanie prezydenta miasta z czworaczkami. Oraz nowy skład ŻKS Rowu Rybnik. W niedzielę 16 listopada odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy Rybnika wybierali prezydenta miasta, radnych miejskich oraz radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego. W wyborach wzięło udział prawie 40% uprawnionych do głosowania rybniczan. W Radzie Miasta Rybnika zasiądzie 10 przedstawicieli bloku samorządowego Rybnik, 8 reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości, 6 mandatów przypadło Platformie Obywatelskiej, a 1 Forum Obywateli Rybnika. Mandaty do Sejmiku Województwa Śląskiego zdobyli natomiast 3 kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Po jednym mandacie zdobyli też reprezentanci Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Autonomii Śląska. W pierwszej turze wyborów nie rozstrzygnęła się kwestia dotycząca wyboru prezydenta miasta. Żaden z 6 kandydatów na prezydenta Rybnika nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Najwięcej z nich otrzymali urzędujący prezydent Adam Fudali z bloku samorządowego Rybnik oraz Piotr Kuczera z Platformy Obywatelskiej RP. Obaj kandydaci zmierzą się w drugiej turze wyborów, która będzie miała miejsce w niedzielę 30 listopada. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7 do 21 w tych samych lokalach wyborczych, w których odbywała się pierwsza tura wyborów. Więcej informacji na temat wyborów samorządowych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika. Piątkowy wieczór 14 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej miała miejsce uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody Czarne Diamenty 2014. W tym roku kapituła nagrody nagrodziła 7 firm z regionu. Przyznała też 3 nagrody specjalne oraz 2 honorowe. Honorowe Czarne Diamenty otrzymali świętujący w tym roku 50-lecie istnienia Teatr Ziemi Rybnickiej oraz Urząd Miasta w Rybniku z prezydentem Adamem Fudalim na czele. Co ważne w Rybniku, który jako jedno z nielicznych miast w regionie posiada tereny inwestycyjne, zarówno w ścisłym centrum, jak i poza nim, ciągle dąży się do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Każde nagrody na pewno cieszy, ale to jest przede wszystkim nagrody, ja tak uważam, dla wszystkich pracowników, bo na sukces, że ktoś otrzymuje nagrodę Czarny Diament, pracuje cały zespół. Udało mi się przez wiele lat bardzo dobry zespół przygotować, który w sposób naprawdę rewelacyjny zarządza naszym miastem. Stąd jest podziękowanie właśnie dla tych wszystkich moich współpracowników, ale również podziękowanie dla wszystkich rybniczan, bo to również jest nagroda dla nich. Także serdecznie dziękuję. Nagroda Czarny Diament stanowi formę uhonorowania najlepszych przedsiębiorstw oraz osób i instytucji, szczególnie zasłużonych dla regionu. To przede wszystkim cieszę się, że to była przyznana nagroda przez samorząd gospodarczy. Współpraca pomiędzy tymi dwoma samorządami, samorządem terytorialnym, czyli miastem, i samorządem gospodarczym, czyli Izbą Przemysłowo-Handlową, naprawdę w naszym mieście jest wzorowa. Miasto się świetnie rozwija. To jest między innymi również efekt tej współpracy. Oby ta współpraca rzeczywiście trwała jak najdłużej, żeby ona przynosiła wielkie korzyści przede wszystkim dla przedsiębiorców, żeby powstawały nowe miejsca pracy. Nagroda ma charakter honorowy. Została ustanowiona 15 lat temu przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Symbolem nagrody jest statuetka składająca się z bryły węgla, symbolizującej bogactwo, i z konaru dębu, symbolu siły. Jej przyznanie jest z pewnością ogromnym wyróżnieniem dla Rybnika z jego włodarzem na czele. Żużlowy klub sportowy ROW Rybnik przedstawił skład drużyny na następny sezon. Jej filarem ma być Australijczyk Troy Bachelor. Troya obserwuję od lat. To jest zawodnik, który, tak jak ja to zawsze mówię w nomenklaturze żużlowej, jak jedzie, to ma łokcie nisko, a nie wysoko. On nigdy nie klapnie gazem. Zawsze wejdzie w miejsce, które inni zawodnicy nie wejdą. Zawodnicy, którzy będą w klubie w przyszłym sezonie, to moi przyjaciele i dlatego oczekuję startów w rybnickim klubie. Widać też wielką chęć wspomożenia tego klubu. Będzie przebudowywany tor, a cała drużyna jest budowana praktycznie od podstaw i mam nadzieję, że wygramy ligę w przyszłym roku i awansujemy wyżej.
Trojbacze Lorto stały uczestnik cyklu Grand Prix, w którym startuje 16 najlepszych żużlowców świata. W tym roku stawał na podium tego prestiżowego cyklu. Jest jednym z bardziej rozpoznawalnych żużlowców zagranicznych startujących w ostatnich latach w polskiej Speedway Ekstralidze. Po raz pierwszy wsiadł na motocykl w wieku 5 lat. Jest uznawany za jednego z największych talentów żużlowych w swojej ojczyźnie. Jak podkreślał prezes klubu Krzysztof Mrozek, dzięki zdolnemu Australijczykowi rybnickiej drużynie będzie łatwiej awansować do Ekstraligi. Żeby można było w czasie zawodów typu Grand Prix na żużlu promować nasze miasto i taka wspaniała okazja się nadarzyła, że będziemy mieli zawodnika typu Grand Prix, Roya, który tutaj jest przy mnie i no, taką umowę byśmy chcieli podpisać. Oprócz Troja Bachelora klub z Rybnika wzmocnią Sebastian Ułamek i Damian Baliński. W Rybniku zostają też Wacław Milik, Ilia Czałow i Dakota North. W poniedziałek w dniu prezentacji Troja Bachelora w sali klubowej miało też miejsce spotkanie z kibicami. Pojawił się tam Sebastian Ułamek, który w przyszłym sezonie także wystąpi w barwach ŻKS Urow. Prezes klubu podkreślał, że Rybnik nadal będą reprezentować juniorzy Kacper Woryna, Robert Chmiel i Kamil Wieczorek. Zuzia, Bartuś, Michaś i Grześ. Czworaczki z Rybnika świętują swoje trzecie urodziny. Z tej okazji przyjechały razem z mamą do rybnickiego magistratu. Na początku nieco stremowane, ale już po chwili szczęśliwe i zadowolone. W końcu dostały prezenty z rąk samego prezydenta Rybnika. Sprawa związana z demografią, tak to można powiedzieć. I wtedy jak w mieście urodzą się czworaczki, to jest naprawdę poczwórna radość. Bardzo się z tego cieszymy. Każde z dzieci nieco inne, każde rośnie jak na drożdżach. Wszystkie są taką samą radością dla swoich rodziców i to poczwórną. Jestem niezwykle dumna i szczęśliwa z moich pociech. No, pracy na mnie brakuje w dalszym ciągu, ale już dzieciaki są coraz bardziej samodzielne, więc jest każdym dniem, miesiącem coraz łatwiej. Wychowywanie czworaczków z pewnością wymaga dobrej organizacji. Pewnie dlatego w domu Zuzi i jej młodszych o kilka minut braci wszystko ma swoją porę i swoje miejsce. Od dzisiaj wszystkie dzieci wzbogaciły się o nowe zabawki i nowe łóżka. Takie ufundowane przez miasto prezenty przekazał solenizantom prezydent Rybnika Adam Fudali. Ta pomoc, na jaką może liczyć, to nie tylko teraz ostatnio, ale ta pomoc będzie od razu po urodzeniu. W momencie, gdy dowiedzieliśmy się, to była specjalna opiekunka, która pomagała tej pani, no bo czworo dzieci przewinąć, nakarmić, to jest rzecz niewyobrażalna. 3 lata minęły jak jeden dzień, można by sparafrazować tekst znanej piosenki. W to, że z czworgiem maluchów czas ucieka błyskawicznie, z pewnością nie trudno uwierzyć. Kolejne urodziny czworaczków już za rok. Wtedy z pewnością już własnymi słowami będą się mogły podzielić wrażeniami. W Rybniku po raz kolejny królowała muzyka churalna. Od 8 do 23 listopada w mieście miały miejsce Dni Cecyliańskie. Organizatorem festiwalu churalnego Dni Cecyliańskie jest Towarzystwo Muzyczne imienia braci Szafranków, Rybnickie Centrum Kultury oraz Szkoła Muzyczna Szafranków pod honorowym patronatem prezydenta miasta Rybnika. Koncerty churalne odbywały się w rybnickich kościołach, w których wystąpiło łącznie kilkanaście chórów. Uroczysty koncert Dni Cecyliańskich odbył się w kościele pod wezwaniem Królowej Apostołów w Rybniku. W murach świątyni można było usłyszeć m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha i Antonia Vivaldiego. Podczas koncertu zaprezentowali się muzycy z Filharmonii Rybnickiej, chór Regina Apostolorum parafii Królowej Apostołów w Rybniku oraz chór Brzezie z parafii Świętych Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. Chciałam jeszcze Państwa poinformować, że w niedzielę 30 listopada na antenie telewizji Polsat będzie można zobaczyć drugą część koncertu finałowego 19 Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Początek emisji o godzinie 25. Więcej znajdą Państwo na stronie internetowej www.rybnik.eu. Życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia.